Drodzy, uciekajcie! Nie macie szansy w tym starciu. Ach, z takimi kawalerami to sama przyjemność. 21 HP i marzenie. Wystarczyło. Wasze zdrowie, czas. Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu entuzjastów Miłej Ligi. Dzisiaj zagramy sobie eleganckim teamem. Niestety tylko 3 osoby się dostosowały do mojej prośby, ale to nieważne, to nieważne. Liczy się to, co mamy w serduszku. Dlatego właśnie ubrałem się dzisiaj pod tę okazję nad wyraz elegancko, można powiedzieć. Wasze zdrowie, czat. Pamiętajcie, kochani, że to jest kulturalna gra. Tylko pełne, piękne zdania. Szało, naprawdę? Musiałeś Kazixa? Wychędożył mnie ten pan i wywalił mnie z lasu, mojej ulubionej rodziny. Rzecz właśnie chciałem, że szało tak kulturalnie ubożyć. Ja nie wypowiem się, gdyż mieliśmy wybrać się tylko pozytywnie. Czy to jest tak. Ewę na supporcie? Jest to Ewę na supporcie. Doskonały wybór, milordzie. Czy to jest Twitch na topie? To kurwy nędzy, czy to jest Twitch na topie? W Enemy Teamie nie ma Twitcha. Timo, to se pograłem, proszę państwa. Tego nie było. Wyrzucamy. Zwycięstwo, proszę państwa! Zwycięstwo! Niestety, Jakubie, muszę ci powiedzieć pewną smutną rzecz. Twój przeciwnik zdobył pierwszą krefa, nie ty. On miał Ignite'a zresztą, także no. Ale muszę przyznać, że bardzo ładnie rozegrał tę akcję. Do samego końca się nie poddawał. Jak ciężko jest tak nie powiedzieć na przykład. Ty jebany Timosie, kurwa, kto bierze Ignite'a na top lane? Kasia, ja nie przeczytam tego komentarza. Mam nadzieję, że on się nie wyświetlił na ekranie. A pewnie się wyświetlił. Ale on nie przystoi takim dżentelmenom jak my. Pozwolisz, że przemilczę. Mimo, że to jest cytat ze mnie. Ale to było bliskie. Noice! Ten mecz będzie bardzo trudny do rozegrania. Będzie. Dlaczego tak uważasz? Ponieważ bot nas bardzo mocno wyhendożył na początku. Po prostu są lepszymi graczami, tak? Dokładnie, tak. I trzeba ich szanować za to, że wygrywają te linie. Spożywaj włosy z członka, nic poniu. Dokładnie tak. Trochę się boję tego małego, sympatycznego stworka na top lane. Myślicie, że to słuszne obawy? Drodzy, uciekajcie! Nie macie szansy w tym starciu. 4 na 3, na 2, na 3. Ach, jednak chyba uda wam się zwyciężyć. Potężne uderzenie, panie Zoltar. Doskonałe zagranie. Ach, z takimi kawalerami to sama przyjemność. I vice versa, milordzie. To co? Wznieśmy toast za nasze pierwsze zwycięstwo we wspólnych dzisiejszych grach. Zdrowie. Przepraszam czat za opluwanie, ale tutaj jesteśmy w trakcie kulturalnej gierki. Wszystko na drobie. Ja nikogo nie opluwam, jestem bardzo kulturalnym dżentelmenem. Jakubie, zmierzam na górną aleję, by pomóc ci w rozprawieniu się z twoim przeciwnikiem. Zapraszam. Ja muszę to tak zrobić. Wszystko zostało obliczone. 21 HP. I marzenie. Wystarczyło. Jak bawicie się na bocie? O. Na dolnej alei, o. Przepraszam. Wspaniale się bawię. Wyśmienicie, naprawdę. Jest to wyśmienita biesiada z naszymi przeciwnikami na tym bocie. Twoją drogą, to dostaliśmy spore wyzwanie, jeśli chodzi o takie zachowanie kulturalnej wypowiedzi, jeśli chodzi o czempiony. Ajajajajaj! Ojojojojoj! Wi! Dobra, może być. Skończyły mi się rzeczy do mówienia, tak? To można krzyczeć jakieś takie przekleństwa czy coś? Na szczyt Targonu! Co tu się stało? Ała, on zrobił mi krzywdę. Ja może się steleportuję po prostu. Znaczy, użyję czaru teleportacji. Dobra, no to ja nawet tam nie... Albo tepam pominiony. Jak Timo został nawilżony twoją śliną? Nawet nie kończyłeś tego finalnego uderzenia. Dziwnie jest, Jezus. Tak sympatycznie. Dobra. O cholera. Co to było za słowo? Holibka. Mój drogi. Szało, poradzisz sobie z tym wyzwaniem? Rzeczy samej. Poradził sobie! Wyśmienity ruch, wyśmienite zagranie. Halo? To jest przerwa w filmie, którą możesz wykorzystać na kliknięcie łapki w górę i subskrypcję kanału. Gotowe? No to lecimy dalej. Bardzo ciężko gra się na tej dolnej alei, znaczy górnej alei. Chyba muszę oddać mojemu przeciwnikowi wieżę. Jest zbyt silny, aby mógł stawić jemu czoło. To ja stawię jemu co innego i będziemy go bić. Ale co mu postawisz? Postawię mu czoła.
A, dobrze. W takim razie zapraszam, kiedy tylko będziesz miał ochotę. Dobrze. Czy chcesz po prostu się zamienić? Nie, nie, nie. I znowu się... Pozbyłem się przeciwnika na górnej alei. Okazuje się, że mogę na niego grać. Starczy chcieć, starczy marzenie. Przeciwnik został spożyty, dokładnie czat. Hodo skonsumował szczura. To chyba chomik bardziej jest. Nie jestem specjalistą od zwierząt leśnych. Mylenie chomika z pszczołą? Ile tych grzybów tutaj, doskonale, najem się dzisiaj. Tak, oni będą chcieli robić herold. No, jestem brutalnie mordowany w tym przypadku, no nie podoba mi się. Doskonale poradziłeś się bez tym przeciwnikiem. To ja idę teraz stoczyć pojedynek o moją górną wieżę. Wierzę, że sobie poradzę. Nie wiem, nic nie słychać. To prawda. Też prawda, to prawda. Jak najbardziej prawda. O nie! Zostałem pokonany przez chomika! Niestety. Wypijmy za to. Kto z nami nie wypije tego we dwa kije. Prawy do lewego. Wypij kolego, nie pamiętam tekstu dalej tego. Dziękuję. Niefortunne statystyki ma też Ivern. 07, zgłoś się. Muszę przyznać, drodzy koledzy, że bardzo ciepło w tej marynarce. Nie wiem, jak tak można cały dzień chodzić. Chciałbym cię, Jakubie, do tańca zaprosić. Zapraszamy, możemy tańczyć. To czy? Może chodź tutaj na boczek. Że ja w marynarce mam takie umundurowanie w szkole i muszę tak codziennie chodzić. A macie klimatyzację? Właśnie nie. Co to był za flash? Straszyłeś się. Aha, bo to był ten sztuczny. Nie, straszyłem się tego samuraja. O nie! Samuraj wyrządził mi sporą krzywdę! Nie, ten samuraj jest zbyt potężny. Czao, czy pozwolisz ich tam tak traktować twoich pobratyńców? Czao jest zbyt potężny na ich próby pokonania nas. Podwójny skok wykonał. Myślałeś o karierze lekkoatlety? Pomyśl. Niestety nie myślałem o tym. Jestem fanatykiem komarów. Bardzo dobra robota. Świnka. Również bardzo mi się podobał twój setup. Znaczy, przepraszam. Wykonanie tej akcji było wyśmienite. To prawda. Ale setup, jak to przetłumaczyć? Przygotowanie. Nie przygotowanie. Tak, przygotowałeś mi doskonale tego. Killa. Czy użyczysz mi tego, albo nie, weź sobie. Proszę, to dla ciebie. Skoro gramy kulturalnie, to bardzo proszę. Panowie, chciałbym zadać wam bardzo ważne pytanie. Tak. Czy bylibyście skłonni rozegrać ze mną grę drużyną pustynnych skurwysynów? Przepraszam, co? No, gra drużyną pustynnych skurwysynów, za przeproszeniem. Co to są za... To jest drużyna złożona z postaci ubranych w kolory pustynne. Zapraszam. Podejdźmy do wieży, spróbujmy zadać jej jakieś obrażenia. To ten potężny samuraj. Jestem za potwornym... O, cholitka. Jest on zaiste potężnym samurajem. Zobaczmy, czy Shao uda mu się pokonać po raz kolejny... Zostałeś legendarnym graczem. Izolacji nie posiadałem w tej bitwie, niestety. Poległem. Musisz go odstraszyć, tego samuraja. A niech to Dunder świsie, ten samuraj jest naprawdę potężny. Zostałem pokonany bardzo mocno. Sugeruję rozwiązanie alternatywne. Ja się zgadzam z twoim rozwiązaniem alternatywnym. 100%. To rozwiązanie jest bardzo... Bardzo dobre. Najbardziej wydaje mi się ono słuszne. Niestety nie chciałem się poddać, lecz... Taka była wola plemienia. Moi drodzy, ja bardzo wam dziękuję za ten mecz. On był bardzo przyjemny. W ogóle nie frustrujący. Był to super matchup. Bardzo mi się podoba granie na górnej alei na Timo. Dobrze, dziękuję bardzo serdecznie. Kończymy ten segment. Można teraz napierdalać przekleństwami. Fuck this shit, jak tak można grać? Dobra, no... To jest jakaś masakra. Nie, przepraszam, chciałem wam to powiedzieć całą grę. Jesteście jebanymi śmieciami, że się poddali się, naprawdę, nienawidzę was. Chyba twoja stara. Ty ile masz chromosomu? Ja na pewno więcej niż ty. O ty kurwa, ty dałem. Dostałem przynajmniej skrzynkę za tą grę. What the fuck?